Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia według Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Jako ilustracja tego fragmentu niech posłuży świadectwo pewnego człowieka, który poznał Boga w więzieniu. Marek nie potrafił sobie poradzić ze śmiercią swojego ojca. W ciągu kilku lat popadł w alkoholizm, wdawał się w bójki i w końcu wylądował w więzieniu, gdyż oskarżono go o próbę morderstwa. Mniej więcej po miesiącu zrezygnowany poprosił o rozmowę z duszpasterzem, któremu zaufał, i powiedział mu: modlę się, ale Bóg mi nie odpowiada. Od tej chwili spotykali się co tydzień. Marek chłonął wszystko jak gąbka, opowiadał duszpasterz. Chciał wszystko wiedzieć o Bogu. Opowiedział mi historię swojego życia, a ja opowiedziałem mu o Jezusie. Miłość Chrystusa zrobiła na nim wielkie wrażenie i poprosił swojego nowego przyjaciela, by pomógł mu zrozumieć Biblię. Marek opowiedział o tych chwilach tak: w więzieniu mogłem spotkać Boga. Tutaj pozwolił mi zmienić się wewnętrznie i otworzył moje oczy na to, jak wygląda moje dotychczasowe życie. Wolność zawsze była dla mnie ważna. To słowo nawet wytatuowałem sobie na plecach. Jednak prawdziwe znaczenie tego słowa, słowa wolność, stało się dla mnie jasne dopiero w więzieniu. To Jezus mnie uwolnił. On zawsze był ze mną, tylko ja go nie widziałem. Po zwolnieniu z więzienia Marek powiedział: teraz mam głębokie życzenie, by lepiej poznać Boga. Tęsknię za modlitwą i za czynieniem tego, co nakazuje Słowo Boże, za czytaniem Biblii. Bóg mnie uwolnił, nie tylko cieleśnie, ale też duchowo. Dziś o tym wszystkim mogę mówić otwarcie, ponieważ doświadczyłem mocy wiary w Chrystusa. Wcześniej było to dla mnie niewyobrażalnym, że nadejdzie taki dzień, gdy będę mógł otwarcie mówić o mojej wierze. Tak wygląda ta historia, która ilustruje nam werset: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czy przyszedłeś już do Pana Jezusa, który powiedział te słowa: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest podstawowa konieczność.